Od razu pierwsze pytanie. Na sparingu koszulka, napis zimno w team. Zimno w team, szpilka team. To jakieś po stronie jakiś jesteś, jednej czy drugiej? Jestem, tak żeby w porządnych stron. Nie interesuje mnie tak naprawdę i sprawy chłopaków, tak? Oni to muszą rozwiązać między sobą. Koszulka team zimno, po prostu czysty przypadek. Mam tylko koszulka, koszulek do treningu. Dzisiaj akurat tutaj by było rzemko. Krzysiek jest moim znajomym, trenowaliśmy tutaj razem, kiedy mieszkał w Chicago i kolegowaliśmy się. Akurat nasz wspólny znajomy był jego sponsorem, robił dla niego koszulki, team zimno i no i po prostu mam tych koszulek trochę. Czyli tak, poczekamy, aż przyjdzie koszulka team szpilka. Tak, także nie ma żadnego problemu. Panowie muszą sobie rozwiązać tę sprawę razem i nikt nie może się do tego wtrącać i mówić, czy ktoś jest po jednej stronie, czy po drugiej. Ja szanuję jednego i drugiego, są dla mnie bardzo dobrymi bokserami i fajnie byłoby ich zobaczyć razem w ringu, także to wszystko na ten temat. 15 czerwca Artur Szpilka walczy, a w Polsce 16 sierpnia na tej gali, na której ty walczysz, w głównej walce wieczoru, na początku typ Artur Szpilka, Brian Minto. No to będzie taka, myślę, też emocjonująca walka, bo Minto ma też czym przyłożyć. Jest po prostu ubyty w tej wadze ciężkiej. Ja myślę, że tutaj chyba Artur poradzi sobie z nim spokojnie i wygra zdecydowanie na punkty. Tak mi się wydaje. A no, już wyprzedzając chyba twoje pytanie o typ na walkę tutaj w Chicago z Mike'em Moore, myślę, że będzie to kolejna walka przed czasem na stronę Artura i myślę, że będzie to szybciej niż ostatnio. Myślę, że Artur się przygotuje na tyle, żeby nie popełnić takich błędów jak wcześniej i myślę, że szybciej tutaj rozstrzygnie ta walka. Może mówię troszeczkę źle, też nie szybciej, ale na pewno tak, popełnimy błędy i nie da się trafić tak jak trafi się w tej pierwszej walce. Także myślę, że z Mike'em Moore też sobie łatwo poradzi. Campillo jest na plakatach. Czy jego nazwisko na plakatach oprócz obok twojego nazwiska oznacza, że wszystkie formalności pięściarskie, dziesiątki tych formalności zostały już dopełnione, czy są na najlepszej drodze? Z tego co wiem, Campillo kontrakt już podpisał. Wszystko jest dogadane, jest na plakatach, jest na boxtreku. Mnie moi promotory też zapewniają, że to będzie mój przeciwnik, także szykuję się pod niego. No i co, ja jeszcze tak szczerze mówiąc kontraktu nie podpisałem na tą walkę. Także myślę, że w 99% to jest po prostu done deal. No i tylko czeka na mój podpis i będzie wszystko ok. Także no ta walka na pewno się odbędzie. 16 sierpnia w Chicago, ja będę gotowy jak zawsze. Ręka już naprawdę wróciła do pewnej formy. Zaczynam już ją bić od właśnie tego tygodnia. Dzisiaj na tarczy właśnie z samym, może nie najmocniej, ale próbowałem ją bić. Także wszystko jest na dobrej stronie. Teraz lecimy 9 na obóz na Florydę. Tam będę 2 tygodnie, wracam tutaj, zaczynamy sparingi. Także naprawdę czuję się bardzo dobrze i, no i przed nami jeszcze 2,5 miesiąca, naprawdę forma jest bardzo dobra. No właśnie, na ten temat chciałem powiedzieć, no, mówiąc szczerze, zaskoczyłeś mnie na plus, dlatego że do walki jest 2 miesiące i 10 dni, czy tam 2 miesiące i kilkanaście dni. Natomiast dzisiaj na tej tarczy, no to wyglądało jakby do walki było, no powiedzmy 8 tygodni, także dla mnie przynajmniej mniej niż 8, 4-5 tygodni. Dla mnie jesteś przynajmniej parę tygodni przed czasem, szczególnie biorąc pod uwagę no, ten problem, że to była ta kontuzja w tej chwili wyleczona. Jak to psychicznie dla ciebie teraz jest, wiedząc, że możesz pociągnąć rzeczywiście na 100%? Psychicznie jest to naprawdę fajne uczucie, bo wcześniej trenowałem, ale no, czułem, że ta prawa ręka nie jest, że w pełni mocna i te treningi, no
tak, przychodziły mi ciężko, tak. Cały czas myślałem, co z tą prawą ręką, bałem się uderzyć i tak dalej. Teraz naprawdę już przełamałem, mogę powiedzieć, pierwsze lody i zacząłem tą ręką już mocno uderzać, także czuję już się coraz pewniej z tą ręką. Wcześniej dużo biegałem, dużo trenowałem, robiłem dużo basenu, także mimo, że miałem tą kontuzję, operację, próbowałem cały czas coś robić i utrzymywać tą taką jakąś średnią formę. Dużo pracowałem lewą ręką, co na podwórku było widać na tarczy. Ta lewa ręka bardzo, bardzo dobrze chodziła. Także naprawdę ta lewa ręka mi się wzmocniła. Lewy prosty, lewy sierp, lewy hak na dół. Także nad tymi elementami pracowałem, bo po prostu nie mogłem pracować nad prawą ręką. Także no, wszystko jest na dobrej drodze. Ja jestem gotowy na tą walkę. No, trzeba wyjść do ringu 16 i wygrać. Co powiesz tym, którzy uważają, że biorąc tak niewygodnego rywala jak Campillo, nie pomagasz sobie? Czy nie pomagam sobie? Ja myślę, że przeciwnie, chyba pomagam sobie, bo to będzie dla mnie pierwsze doświadczenie. Walczył on dwa razy z Schumannowem, walczył z Travisem Klausem, walczył z Kowalierem. Kowalier to, można powiedzieć, gładko pokonał. Także, trzeba trenować mocno. Sparingi na pewno będą mocne przed tą walką. Będzie to mańkut, także mi to będzie pasowało. Trzeba wyjść, pogadać dobry boks i zwyciężyć na wielkiej gali w Chicago. Andrzej Fonfara na 2 miesiące i te paręnaście dni. Bojowy nastrój, Sam Corona Boxing Club. Pozdrawiam.